Action Home Plan. Zastanawiałam się, co wam tak naprawdę powinnam w tym live'ie, jak powiedział mój młodszy syn, nie live, mamusiu, tylko live, więc bardzo poprawnie mówię, pronunciation, w live'ie. Co wam w tym live'ie powiedzieć tak naprawdę? Czy sprzedać wam tylko i wyłącznie jakieś takie swoje metody na to, jak sobie organizować czas wtedy, kiedy musimy to zrobić sami? Czy też wejść trochę głębiej i powiedzieć w ogóle o tym, co to znaczy mieć nagle takie oszałamiające poczucie wolności? No i stwierdziłam, że pójdziemy trochę głębiej. W końcu mam bardzo wymagającą publiczność, wszyscy jesteście bardzo zaangażowani, widzę to po waszych komentarzach, e-mailach i, przepraszam, i wiadomościach, więc postanowiłam, że zaczniemy w ogóle od takiego pytania podstawowego, na kompletnym luzie, jest 18. Po co nam Action Home Plan? Czy w ogóle coś albo ktoś stoi na przeszkodzie, żebyśmy od rana do wieczora paradowali w piżamie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nikt i nic. I choć wydawałoby się, że to jest taka wymarzona odpowiedź, taki stan, o którym jeszcze 3 tygodnie temu nikt z nas nie mógł nawet myśleć w kategorii ach, co by było, to dzisiaj się z nim mierzymy realnie. Dzisiaj jesteśmy w oceanie wolności, oczywiście w swoich czterech ścianach, ale jeśli mówimy o planie dnia, to nikt poza nami i naszymi domownikami nie kontroluje, nie określa, nie sprawdza, nie wytycza, nie daje żadnej ramy. Szczęściarze? No właśnie nie do końca. Właśnie na tym polega cała trudność tej sytuacji, że po pierwsze ona nie jest sytuacją dobrowolną, a my jako ludzie zupełnie inaczej reagujemy. Nawet wtedy, kiedy mówimy o marzeniach, zobaczcie, jak jesteśmy przewrotnymi stworzeniami. Nawet jeśli czegoś bardzo chcemy, to jeśli to przychodzi nie w tym czasie i nie w tym momencie, kiedy tego chcemy, to już ma zupełnie inną wartość. Więc my nie marzyliśmy o takiej wolności, jeśli chodzi o home office. My nie marzyliśmy o tym, żeby być wyizolowani i mieć nagle tę wolność. Więc to jest pierwszy powód, który nadaje tej całej sytuacji taki trochę mroczniejszy, smutniejszy obraz. Pomimo, że mamy wolność i wybór, to nie był nasz wybór. Druga rzecz, to pomimo, że jest bardzo wiele zalet takiej pracy zdalnej, takiego funkcjonowania w takiej ramie kompletnej wolności, to jest nie mniej wad. Jak myślicie? Właśnie zatrzymały mi się komentarze i zastanawiam się, czy to dlatego, że coś u mnie nie działa, czy to dlatego, że wy mnie słuchacie i nie piszecie. No to się zaraz okaże, więc może poproszę Darię albo Olgę o taką krótką informację z boku na tablicy. Nie przetrzymuję was, tylko sprawdzam, czy wszystko jest ok z transmisją. Jest ok. Dobrze. Ja nie widzę tych komentarzy, ale mam info od mojego wszechobecnego zespołu, że jest w porządku. Zaraz może poproszę, żeby tutaj coś zrobić, żebym tu mogła... A, mam, widzę, jest, wszystko. Ja po prostu muszę to przesuwać. Od razu mamy odpowiedź od Iwony, więc krótki trend. Niewesoło, zostajemy w domu. Iwona, łączymy się z tobą w bólu. Pełne skupienie, więc wracamy do tematu. Co z tą wolnością? Co z tym czasem? Dlaczego to jest takie cholernie trudne dla nas wszystkich? Pierwsza podstawowa sprawa. Relacje. Zawsze to powtarzam i to jest też powód, dla którego zajmuję się tym, czym się zajmuję, bo lubię robić rzeczy budujące, wzmacniające, a najbardziej wzmacnia i najbardziej nas buduje kontakt z drugim człowiekiem. I bez względu na to, ile osób mnie teraz ogląda na live'ie, jak często wchodzimy na nasze social media, to ten czas, który teraz mamy w domu, jest jednak czasem, w którym jesteśmy w bardzo ograniczonym polu relacji. Jeśli jesteśmy sami albo z psem to już nie jest źle, to w ogóle jest trudno. Jeśli mamy dzieci, męża, partnera, żonę, też łatwo nie jest. Nawet chyba nie powinnam tego wartościować, bo czasami bycie w 4 osoby jest trudniejsze niż bycie samemu. Tak czy inaczej mamy bardzo ograniczone możliwości, jeśli chodzi o kontaktowanie się z innymi ludźmi, a my tego cholernie potrzebujemy. Potrzebujemy tego nie tylko jako lustra,
żeby ktoś nam powiedział, jest dobrze, uśmiechnął się, zareagował, ale potrzebujemy tego w ogóle, żeby funkcjonować. Teraz jesteśmy od tego kompletnie odcięci. Druga ważna rzecz to już jeśli chodzi stricte o pracę, to w tych warunkach sprawdza się tylko jedna zasada pracy. Wynik, efekt. Nie ma czegoś takiego, jak pracuję od do, wchodzę, wychodzę i znowu plusy i minusy takiej sytuacji. Jeśli miałabym dzisiaj wykorzystać tę lekcję życia, jaka nas wszystkich spotkała, do tego, żeby zrobić szkolenie potem o budowaniu swojej kariery zawodowej, to powiedziałabym, to jest świetny moment. Dlatego, że tyle razy powtarzam, jak istotne jest nauczenie się, że wartość, jaką wnosimy w pracę, to nie jest wartość naszej godziny, tylko tego, co w tę godzinę zrobimy. No to są doskonałe warunki, żeby to sprawdzić. Żeby zobaczyć, czy potrafimy tak sobie zorganizować pracę i tak dać zadania i samemu je zrealizować, żebyśmy dostarczyli wynik, a nie siebie. Co bardzo często robimy, jak wiecie, przychodząc do naszego miejsca pracy. No ale druga strona tej sytuacji, poza tym, czego się możemy nauczyć, jest taka, że mnóstwo osób nie jest do tego kompletnie przyzwyczajonych. Że ludzie, którzy pracują w większych grupach, którzy mają team liderów albo mają grupy, w których się codziennie spotykają, jednak oddają taki kawałek pracy. I tutaj zrobienie tego kawałka pracy w tym całym domowym zaciszu to jest takie zdanie się zupełnie na siebie. I to też nie jest proste. Czyli relacje, brak kogoś, kto nas kontroluje, a my przecież kochamy brak kontroli, ale bez tej kontroli nie potrafimy żyć. Kolejna ważna rzecz. Chyba najtrudniejsza. My sami ze sobą. Bez względu na to, jak o tym myślimy, to jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wychodzimy na jakąś scenę. Bardzo często też udajemy. To udawanie, można by powiedzieć, jest złe, ale nie do końca, bo to udawanie to jest też spinanie się, żeby sobie stworzyć jakiś wizerunek. I oczywiście warto w kontakcie ze sobą być tylko sobą, ale jednak na co dzień nie możemy być tak w pełni i do końca otwarci dla wszystkich. I dopóki idziemy w jakieś środowisko, środowisko pracy, spotykamy się z ludźmi, to mamy różne maski. Nie wszystkie z nich są złe i coś tam nam blokują. Wiele z nich jest po prostu maskami ochronnymi albo takimi maskami, które nam wzmacniają pewność siebie, bo jak się świetnie wyszykujemy, coś fajnego zrobimy, usłyszymy, że kawał świetnej roboty i tak dalej, to jako pracownik, albo jako kobieta, albo jako inna rola, czujemy się dobrze. Teraz kompletnie nie mamy żadnej sceny. Więc nie tylko nie mamy gdzie zagrać i zebrać oklasków, ale też, co ważniejsze, nie mamy przed kim udawać. Jedyną osobą, z którą tak naprawdę się rozliczamy rano i wieczorem, jesteśmy my sami. I nawet jeśli osiągniemy wirtuozerię w racjonalizowaniu, nawet jeśli zrobimy wszystko, żeby wytłumaczyć sobie, że mamy istotne powody, żeby tego nie robić, wchodzić w tej piżamie, snuć się po tym domu, to i tak jedyną osobą, która nas zapyta o to, co robiliśmy w danym dniu, będziemy my sami. I to jest, przepraszam, to była moja półeczka na kawę, ale już dlatego panowałam komentarze. I to jest właśnie kolejna trudność. Te wszystkie rzeczy, o których wam teraz opowiadam, są naprawdę realnym powodem do tego, żebyśmy jednak podjęli jakieś działanie, żeby sobie to minimum ramy stworzyć. I oczywiście nie da się zrobić uniwersalnego planu. Ja przeczytałam, słuchajcie, do dzisiejszego live'a chyba z 40 artykułów o pracy zdalnej. Niektóre mnie bardzo śmieszyły, inne mnie inspirowały. Śmieszyły mnie te, w których było tak, wiecie, powiedziane, to powinieneś. Ja już widzę te wszystkie my siedzące w domu, które rano powinnam wstać o 8 zrobić to i to. Inne, uważaj, praca kreatywna, zwiększa ci się sposób odbierania rzeczywistości, masz jakieś nie wiadomo jakie możliwości. Tak, to wszystko jest trochę zabawne, trochę inspirujące. Ale prawda jest taka, że ta rama musi być realna do wykonania. To, co ja polecam, to przede wszystkim ustalenie, żeby narysować sobie granice. Żeby to wszystko, co się zlewa, prywatne, służbowe, kuchenne, domowe, dziecinne, było jednak
w jakimś określonym przez nas na ten trudny czas porządku. Niezależnie od tego, którego filozofa byście czytali, niezależnie od tego, jakie statystyki socjologiczne byście przeglądali, to musicie przyznać mi jedno. Nie mi, tylko jakby średnia tej całej wiedzy jest, mówi o tym, że człowiek nie może funkcjonować, jak nie istnieje żadna granica. I do tego całego jeszcze napięcia, które i tak mamy z zewnątrz, wystarczy włączyć wiadomości, fakty, cokolwiek na parę minut, to wiecie, że jeśli do tego jeszcze dojdzie to, że my jesteśmy kompletnie nieświadomi tego, co nam wolno, czego nam nie wolno, sami sobie nic nie wyznaczymy, to będziemy w ogromnej dezorientacji. Więc po pierwsze, cokolwiek ze sobą ustalmy. Dogadajmy się, nawet jeśli nie można się dogadać na długo, to, o czym dzisiaj mówiła Olga Kozierowska w naszej rozmowie na Instagramie z kolei, zróbmy sobie taki plan na tydzień. Ja w ogóle jestem wielką fanką testów. Krótkich testów, ale takiej realnej szansy wprowadzenia tego testu w życie. Dlaczego? Dlatego, że długoterminowe plany, nawet jeszcze przed koronawirusem, w takiej współczesnej rzeczywistości, to były wielkie abstrakcje. Tak? Wszystko się zmieniało bardzo szybko, a teraz się w ogóle jeszcze zmienia do tego masowo i dynamicznie. Natomiast test pozwala z jednej strony działać, czyli nie jest już tylko planowaniem i analizą, ale jeśli jest jeszcze krótkoterminowo osadzony w naszej czasowej rzeczywistości, to pozwala nam update'ować, czy sprawdzać, czy coś działa, czy nie działa. Umówmy się ze sobą na tydzień pewnego planu. Niech ten tydzień ma właśnie pierwsze założenie, że jak wstajemy, to jednak do tej pracy robimy dla siebie to, co zrobilibyśmy na scenę, czyli dla innych. Wyobraźmy sobie, że codziennie wychodzimy do teatru, przemawiamy albo jesteśmy w jakiejkolwiek innej ekspozycji. Włóżmy ten wysiłek, żeby się ubrać, panie pomalować, albo zrobić cokolwiek takiego, co sprawi, że będziemy tak samo pewne, jak wtedy, gdybyśmy były realnie na tej scenie. To pomaga. To nie jest akurat live o tym, jaki ma wpływ nasz wygląd i zewnętrzne, ta cała zewnętrzność na samopoczucie. Musicie mi zaufać na słowo, ma ogromny. Nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy z innymi, kiedy jesteśmy ze sobą, też ma. Piżama, rozlazłe dresy są cudowne w okresie wakacji, albo jak mamy taki chwilowy przestój, albo jak chcemy się otulić, ale kiedy mamy się zmobilizować, to tak naprawdę z ciała, z tego jak wyglądamy, z tego jak się czujemy przed lustrem, idzie ta energia do tej mobilizacji pierwsza, zanim jeszcze się odpali głowa i uczucia. Więc przygotujmy się do tej pracy. Może nie tak pod krawatem, ale zróbmy cokolwiek dla siebie, żeby ten rytuał ubierania się był. Przyszedł mi do głowy wczorajszy film, chyba emitowany w Polsacie, Marsjanin, ale jest parę innych, nie mniej dobrych pozycji, które pokazują o tym, że człowiek w trudnych warunkach musi nieustająco podejmować próby, żeby zachować pozory normalności. I te pozory tu nie są wcale pejoratywne. One są ratujące życie. Jeśli będziemy się ubierać do pracy w domu, to będziemy się czuć lepiej. Daję wam na to moją gwarancję. Nawet jeśli będziemy mieć ogromny opór, bo przecież my nienawidzimy wyłażenia ze strefy komfortu, a zwłaszcza takiej, która nam została zewnętrznie w takich dramatycznych okolicznościach zafundowana. Druga ważna rzecz, moja rekomendacja. Miejsce. Każdy z nas ma inne warunki. Dla jednych to może być biurko przy łóżku, dla innych stół w kuchni, dla jeszcze innych gabinet. Ale zróbmy sobie takie miejsce, które jest miejscem do pracy. Które jest takim miejscem, w którym my do tego rytuału wyglądania mamy jeszcze rytuał zagospodarowania przestrzeni, której nie rozprasza ileś dodatkowych bodźców. I znowu, w normalnych warunkach, kiedy żyjemy w ekstremalnym tempie, pracujemy po 12 godzin, to jest urocze i cudowne rozłożyć sobie książki na kanapie, 15 notesów, zapalić świeczkę i sobie tak po prostu popływać w tym, ale jeśli ktoś z was powie mi, że wtedy efektywnie coś napisał albo zrobił, to powiem gratulacje, bo mnie się nigdy to nie udało. Ja wtedy miałam takie przygotowanie do pracy, ale tak naprawdę albo zasypiałam, albo zrobiłam dwie notatki. Żeby coś zrobić naprawdę konkretnego, żeby oddać jakiś efekt, to ja muszę mieć przestrzeń, w której ja się mogę po prostu skupić. I ta przestrzeń też jest bardzo ważna. Kolejna rzecz.
poza przestrzenią tutaj jeszcze dla Was wybrałam sekundeczkę. Jeśli macie tych zadań, nie wiem jak pracujemy, każdy z nas trochę inaczej, ale jeśli macie część takich zadań, które musicie oddawać gdzieś komuś, ktoś to musi sprawdzać i Wam odsyłać. W miarę Waszych możliwości sieciowych, internetowych i innych, próbujcie przynajmniej dwa razy dziennie, poza zwykłym mailem, włączyć, przepraszam, to co ja w tej chwili włączyłam w moim komputerze, włączyć kamerę. To nie zastąpi takiego kontaktu mega bezpośredniego, ale to jest zupełnie co innego niż tylko wstukiwanie w klawiaturę. Jest bardzo ważne, żebyśmy widzieli swoje buzie, widzieli mimikę twarzy, mogli się podzielić tą energią. Pamiętajcie, często o tym mówię, że słowa mają ogromną moc, a jeśli te słowa w korespondencji mailowej, w przekazywaniu wiadomości są zawarte tylko i wyłącznie w tekście, to my nie czytamy tych intencji, możemy się różnych rzeczy domyślać. Ponieważ sami jesteśmy w takim poczuciu, że ktoś widzi, co robimy, czy nie robimy, to nakręcamy się, czy ktoś to dobrze odebrał, czy nie. Ale też zwyczajnie brakuje nam kontaktu z drugim człowiekiem. Więc zafundujmy sobie co najmniej dwie, a w ogóle cudownie byłoby trzy rozmowy, które są też rozmowami z włączoną kamerą. I poza tym, co mamy tam do przekazania merytorycznie, uśmiech, obejrzenie kawałka wnętrza. Kiedyś czytałam takie statystyki, to było parę lat temu, kiedy jeszcze media społecznościowe nie były tak popularne, dlaczego ludzie w ogóle zaczynają tak lgnąć do tych mediów, co ich tam tak interesuje. I okazuje się, że nie tylko ich interesuje osoba, ale też wszystko to, co się dzieje dookoła tej osoby, że to wszystko wpływa na naszą głowę, na nasze uczucia, na nasze samopoczucie, na nasze funkcjonowanie. I to, że się łączę z koleżanką, widzę, w jakim ona jest sweterku, czy jakie ma kolczyki, że pije kawę, to też uruchamia we mnie kawałek człowieka, człowieka istoty stworzonej do kontaktu, stworzonej do bycia w zagospodarowanej przestrzeni, a nie osoby zamkniętej w pomieszczeniu, do którego nikt nie ma wejścia. Kolejna bardzo ważna rzecz, zadania. Zadania to już taki bardzo indywidualny element planu, bo chyba najbardziej indywidualny, ale teraz uczmy się tego, co w świecie przed pandemią było tylko elementem albo głównie elementem takich coachingowych, rozwojowych szkoleń. SMART, cele, zadania. Uczmy się tego, żeby zanim się weźmiemy do pracy, czy jestem nauczycielką, czy jestem pracownikiem biurowym, czy kimkolwiek, to zadać sobie pytanie, po co ja to zadanie robię? Słuchajcie, wasi szefowie też są ludźmi. I też są w takiej samej, przepraszam za wyrażenie, dupie jak wy w tej chwili. I nawet jeśli jeszcze dzisiaj, jutro, za tydzień nie zastanowią się nad tym, co im wysyłacie i co robicie, i nawet jeśli przez sekundę wystarczy im, że zobaczą, że się pojawiacie i tam to za moment będą musieli sobie zadać pytanie, czy to, co im wysyłacie, coś wnosi w tę firmę. Coś wnosi tak naprawdę w ich życie, bo dla przedsiębiorców firmy to jest często ich chleb, ich życie. Więc określajcie sobie zadania nie w kategorii, co mam odhaczyć, tylko w kategorii, co to zadanie tak naprawdę ma wnieść w cały projekt, w cały proces. Jak mogę je zrobić, wiedząc, że jestem tutaj, a nie tam w grupie i nie poprawi mnie ktoś, nie obejrzy, nie da mi feedbacku. Co takiego mogę zrobić, żeby osoba, która będzie z tego korzystać, miała maksymalnie dużo rzeczy, które jej są do tego skorzystania potrzebne. To bardzo ważne. Kolejna rzecz. Jeśli pracujecie w zespołach i nie są to zespoły mega ustrukturyzowane, nie takie, gdzie tam już jest procedura, policji i w ogóle nic nam do tego, bo jest cały system, ale w takich zespołach, w których ludzie się ze sobą kontaktują, bo coś wspólnie robią, to niezależnie od tych dwóch, trzech kontaktów indywidualnych, róbcie sobie jakieś narady poranne i takie pod koniec dnia. Nam, w naszym zespole to bardzo pomogło. My też, jak wszyscy przechodziliśmy taki moment trudności, kiedy niby jesteśmy ze sobą super zżyci, niby pracujemy non-stop zdalnie, ale ta mega zdalna praca spowodowała, że te zadania gdzieś nam uciekały i na koniec dnia, jak braliśmy sito, to się okazywało, że wszyscy się napracowali, tylko nikt nic konkretnego nie zrobił. Odkąd mamy takie odprawy co rano, no to poza tym, że jest łatwiej zrealizować punkt 1 i 2, czyli wiecie, no to odprawy to tak już
trzeba się troszeczkę wyszykować, prawda? Poza tym, że musimy mieć jakieś miejsce, bo trudno robić te odprawy z łóżka, czyli to są już dwie korzyści, to jeszcze każdy wie, co kto robi. To jeszcze można to po prostu przegadać. Pół godziny, godzina takiego krótkiego spotkania wirtualnego, ułożenia zadań i jak się da pod koniec dnia podsumowania tych zadań. To też jest niezwykle ważne. No i jeszcze jedna ważna sprawa. To przeczytałam w większości publikacji. Jedni nazywają to przerwy, inni rozpraszacze, inni poczucie możliwości własnego zagospodarowania wolnego czasu w pracy. Ja bym powiedziała tak. Będąc w domu, jest oczywiste, że mamy bardzo wiele bodźców. W pracy też je mamy, bo przecież korzystamy z Instagrama. Gdyby było inaczej, to nie dostawałam od Was tylu wiadomości w godzinach naszej pracy, tak? Ale w domu mamy ich bardzo dużo. Powiem więcej, o ile w pracy działa na nas jakaś taka, wiecie, presja, no nie wypada czegoś robić, bo jestem w biurze, no to w domu co działa? No przecież muszę włączyć pranie, muszę zrobić obiad, muszę teraz coś zobaczyć, muszę usiąść z dzieckiem do Librusa. Zróbcie sobie taki wyraźny podział na dwie kategorie. Przerwy i przerywniki. I przerwy to jest fantastyczna rzecz w pracy zdalnej, bo nie da się pracować tych samych 8 godzin przed kompem. To w ogóle jest jakaś utopia. Trzeba sobie inaczej zaplanować ten dzień, bo nikt tego normalnie nie wytrzyma. Planowanie przerw i założenie, że nie wiem, od godziny 1 do 3 gotuję, jestem z dziećmi, albo w ogóle teraz to zostawiam, wracam o 7, jest super pomysłem. Natomiast przerywniki to są takie pijawki, to są takie prokrastynatorki, to są takie tacy mąciciele naszego spokoju. To są idealne preteksty do tego, żeby potem być wkurzonym, zmęczonym na siebie, na szefa, na wszystkich. Przerywniki to są takie rzeczy, które odciągają naszą uwagę wbrew naszym postanowieniom, że teraz to robimy, tak? To jest szalenie łatwe do zanurzenia się w tym, kiedy jesteśmy w domu. Tak, siadam sobie, mam biurko, teraz coś zrobię. Nie, ale najpierw włączę pranie, ono się tylko 2 godziny będzie prało, to ja później je powieszę i tak dalej. Nie, to są przerywniki. Przerwa to przerwa. Praca to praca. Pamiętajcie, będąc swoim szefem, musimy się mieć powody, żeby się nagradzać, albo potem się za coś opitolić. I jeśli sprawia Wam trudność ocenienie, czy to jest ściema, czy to jest realna przerwa, którą zaplanowaliście, to zróbcie takie proste ćwiczenie i pobądźcie przez chwilę kimś, kto jest szefem Waszej własnej pracy. Takim szefem, który jak sobie dobrze przygotuje pracownika, to dostanie nagrodę. Kimś, kto sam siebie rozlicza. Kimś, kto musi powiedzieć, czy naprawdę z taką Tatianą chciałbym pracować. Czy naprawdę uważam, że ona teraz musi koniecznie ugotować ryż, bo inaczej Kuba nie zje obiadu. Czy też nic nie musi ugotować, tylko właśnie trafiła na maila, którego bardzo nie chce zrobić. A jest sama, nikt nie widzi, że go nie chce zrobić. Klienci też pracują zdalnie, więc może sobie go zrobić później albo jutro. Przerywniki powodują, że nie mamy za co się wieczorem nagradzać. Powodują, że chwilowa ulga, a potem, kurde, taki kac moralny, że nikomu z Was tego nie życzę. Zresztą wiecie doskonale, o czym mówię. Podsumowując, chociaż taka cisza, nie wiem, czy taki poważny live, czy taki poważny pracodawca, zabrzmiałam jak taki poważny człowiek od pracy i od planów. Postaram się to teraz jeszcze tak włożyć w taką konkretną ramę wszystko, o czym mówiłam. To nie jest typowa praca zdalna. Pierwszy punkt podsumowania. To jest prezent, który dostaliśmy, choć o niego w ogóle nie prosiliśmy. My marzyliśmy o tym prezencie, ale to jest taka uwaga, uważajcie, o czym marzycie. To było takie nieprzemyślane marzenie. Chciałabym zmienić kraj. Dobra, jutro wyjeżdżasz do Stanów, zostaw wszystko. Nie wiem. Marzenia trzeba dobrze opisywać. Nieraz Wam to mówię i teraz o tym pamiętajcie. To jest prezent, którego chcieliśmy z jednego podstawowego powodu. Bo go nie mamy, a nie dlatego, że naprawdę go chcemy. Ale jak już go dostaliśmy i nie możemy go nikomu oddać,
to dobrze go zagospodarujmy. Druga sprawa. Wolność. Cudownie nią zadysponujmy. Ale w tej wolności wyznaczmy sobie ramę, która daje nam poczucie bezpieczeństwa. Daje nam poczucie sensu i chyba teraz bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy odpowiedzialni za to, czy to życie ma sens, czy nie ma sensu. Sami go planujemy dzień, sami się rozliczamy, sami się zastanawiamy, co zrobić z tym, co nam dostarcza świat zewnętrzny. Technicznie, już taki action whole plan. Wstaję rano jak do pracy. Dobra, jedni na 7, drudzy na 12. Co chcesz? Tylko jak mówisz, że to zrobisz, to to zrób. Jeśli mówisz, że będziesz pracować od 12, bo chcesz się wreszcie wyspać, to pracuj od 12. Ale o 12 zachowuj się tak, jakbyś był albo była w pracy. Bo jeśli zrobisz inaczej, to pretensje o to, że masz potem focha, że ci przykro, że ktoś ci czegoś nie wysłał, to adresatem tych pretensji nie powinien być świat zewnętrzny, bo choć ci się wydaje, że tak jest, to realnie to jest twoje własne wkurzenie na siebie. Bo w tej piżamie, z tą kawą, po prostu rozlaźle, po prostu o 11:15, jak trzeba najpierw na coś odpisać, to jesteś wściekła, bo ci się po prostu tego nie chce zrobić, jesteś poza ramą. Jesteś kompletnie, o, przepraszam was bardzo, moja siostra kochana, która nie ogląda live'u, sekundę tylko jej powiem, żeby było 100% gwarancji, że jesteśmy na żywo. Halo, halo. Chciałam powiedzieć siostro, że jestem na żywo, więc dlatego cieszę się, że mnie widzisz. A mogę zadzwonić po live'ie? No to pa, pa. My bardzo dbamy o to, żeby niezależnie od pracy mieć te relacje bezpośrednio. Więc jeśli nie chce wam się czegoś zrobić, jesteście wściekli na innych, to pamiętajcie, że jesteście wściekli głównie na siebie. Bo w takim rozlazłym stanie, jak ktokolwiek coś od nas chce, to mamy taki opór i bunt, że wtedy dopiero krytykujemy system, wszystkich, w ogóle koronawirus, którego jeszcze wczoraj po czwartym kieliszku wina, a to nie takie poważne, to dzisiaj wydaje nam się taki ważny, wkurzający, wkurzające są dzieci, wkurzająca jest edukacja. To wszystko jest bardzo wkurzające, ale najbardziej jesteśmy wkurzeni z tego powodu, że nie jesteśmy gotowi przystąpić do zadań. Więc zanim się powściekacie na ten cały świat, to po prostu przygotujcie się do pracy tak, jakbyście wychodzili do pracy, nawet jakiej chwilowo nie macie. Poszukiwanie pracy to jest tak samo ciężka praca. Poszukiwanie pracy, podobnie jak uczenie się przez dzieciaki, to jest ciężka praca i jeśli chce się to zrobić solidnie, jeśli chce się tę pracę dostać, to też się do czego trzeba zabrać tak, jakby się pracowało. Czyli wszystko jedno, czy poszukuję pracy, czy jestem w pracy, jestem w takim stanie, jakim jest pożądany, jakim chciałabym widzieć pożądany efekt. Osoba, która ma osiągnąć ten efekt, do którego ja zmierzam. W miejscu, które sobie sama wyznaczę, ale to jest moje miejsce do pracy. Zakładam, że co najmniej dwa, a cudownie trzy razy dziennie popatrzę komuś w oczy. I nie będzie to tylko mój mąż, pies albo kot. Popatrzę w oczy komuś przez ekran komputera i z nim porozmawiam. Nakarmię się atmosferą przestrzeni, która wychodzi poza to, w czym ja funkcjonuję przez cały dzień. Określę sobie zadania, które chciałabym tego dnia zrealizować. Olga Koziorowska podpowiedziała jeszcze dzisiaj cudowną metodę, zresztą metodę jej przyjaciółki, że jeśli mamy taki problem, czy koleżanki, jeśli mamy taki problem, że nam się w ciągu dnia pojawiają nowe zadania na liście, to nie żebyśmy się frustrowali, tylko żebyśmy sobie na koniec dnia przy wykonaniu napisali, że te zadania też były i my je wykonaliśmy zamiast innych. Ale tak czy inaczej mamy na koniec dnia konkret. Tak? No i jak już to wszystko pięknie wiemy, to pamiętajmy, że niezależnie od tego, jaka by była strategia i plan, to zawsze z każdego kąta będą się czaić pokusy, przerywniki, żeby dokładnie teraz coś zrobić. Jeśli mamy to w planach, ok, ale jak nie, to potem.
A tak już, żeby nie było bardzo strasznie, to chcę Wam też powiedzieć, że ludzie znacznie lepiej realizują plany, których są autorami, niż te, których autorstwo jest absolutnie zewnętrzną sprawą. Każdy lubi być twórcą. Przynajmniej tak nam się wydaje, ale realnie, jak już się stanie twórcą, jak jest odpowiedzialny za ten swój plan, to ma ogromną satysfakcję, że go zrealizował. Więc nie namawiam Was do robienia action home planu tylko dlatego, że to ważne, słuszne i dzięki temu nie popadniemy tak szybko w stagnację i frustrację, ale też dlatego, że wiem, jaki ogrom satysfakcji dostarcza nam poczucie, że realizujemy coś, co sami wymyśliliśmy. Powiem Wam tak, w tych cholernie trudnych czasach mamy szansę, każdy z nas, być założycielem unikalnego startupu. I od tego, w jaki sposób podejdziemy do fazy testowej tego startupu, zależy, czy ten startup stanie się modelem naszego życia, sposobem, stanie się czymś, w co ktoś chce zainwestować. Aktualny pracodawca, przyszły pracodawca, inwestor, czy też ten startup siądzie gdzieś tam sobie w pudełku pod tytułem startupy kompletnie nieprzemyślane, niesprawdzone w życiu, ale tak czy inaczej, to my możemy dzisiaj wszystko wymyśleć. Możemy być dla siebie szefem, wykonawcą, pracownikiem, możemy się stawiać do pionu, nagradzać, dawać sobie premie, zabierać. Ale ważne jest to, żebyśmy to robili. A żeby zrobić, to trzeba wiedzieć, do czego ta robota zmierza i jak poznamy, że zostało zrobione. Czyli konkrecik, moi kochani. A ponieważ zbliża się 18:35, czyli jeśli macie zaplanowane zadania, to pewno już je skończyliście. Jeśli nie, to teraz potrzebujecie trochę odpocząć, żeby sobie je na jutro zaplanować. To chciałam Wam bardzo podziękować za to, że jesteście ze mną na kolejnym live'ie. Widzę, że zresztą za każdym razem jest nas więcej. No i cóż, my jutro o 9:30 mamy swoją odprawę i szykujemy dla Was kolejne pomysły. Dziękuję.